Cześć, witam wszystkich moich słuchaczy. No i rozpoczynamy dzisiaj ciąg dalszy czata GPT, ale właściwie to reperkusji z nim związanych, ponieważ wywołał chyba większe zamieszanie niż nawet twórcy sądzili. A może właśnie wiedzieli, co wywoła. Ale na początku zobaczmy, jak niebezpieczny to jest czas. Jestem na stronie bitcoin.com i taki artykuł sprzed 4 dni. Były urzędnik skarbowy, no chodzi o USA, ostrzega przed całkowitą implozją gospodarczą, a więc zapaścią, tak? Jeśli amerykański dolar straci status globalnej waluty rezerwowej. Crowley niejaki, Monika Crowley, była zastępca sekretarza do spraw publicznych w Departamencie Skarbu USA, wyjaśniła w sobotę dla telewizji Fox News, co by się stało, gdyby gospodarki wschodzące odeszły od dolara amerykańskiego, a skierowały się na przykład do chińskiego juana i dolar przestałby być dominującą walutą na świecie. Co ta Monika dalej powiedziała? Ano, powiedziała, że od czasów II wojny światowej dolar jest uważany za tak zwaną bezpieczną przystań. Początkowo był wspierany przez złoto, ale no to wszyscy wiemy, że od czasów Nixona, który zniósł ten standard złota w USA, przez ostatnie około 50 lat nie było twardych aktywów wspierających dolara. No po prostu wspierała go siła, potęga USA. I właściwie to nic więcej. Powiedzmy, każdy wiedział, że USA to potęga. No i ta waluta była również potężna. No ale co teraz się może dziać? Monika mówi dalej, że ropą zawsze handlowano w dolarach, ale ostrzega, że gdyby się teraz to skończyło, no to będzie przekichane po prostu. Że ludzkość nadużyła tego przywileju, no i że to ludzkość prowadziła lekkomyślną politykę pieniężną, fiskalną przez tyle lat, a w szczególności w ostatnich kilku latach, co przyczyniło się do zdewaluowania dolara. Ja myślę, że to nie ludzkość, tylko po prostu jakaś, wiadomo jaka, wąska grupa osób. No ale pani Monika kontynuowała i powiedziała, że po prostu w tej chwili jest burza słabości dolara. No, do tego mamy wojenkę na Ukrainie. No, słabość prezydenta USA. No tak. No i nowy blok gospodarczy na czele z Chinami. I wystarczy, że Arabia, na przykład Saudyjska, zacznie handel ropą w innych walutach, no to wtedy zapaść, implozja globalnego systemu gospodarczego rozpocznie się. No i będziemy mieć coś w rodzaju Republiki Weimarskiej. Chodzi tutaj o inflację w Republice Weimaru. No, są takie stare zdjęcia, gdzie kobieta, ja to widziałem, ma taki wiadro, no taką węglarkę czy coś takiego i tam ma wypełnione tymi banknotami i tak rzuca do pieca, podpala. Tak? Taka była inflacja w Republice Weimarskiej. Ale dzisiaj trochę o innym polu. Jeszcze pod koniec stycznia tego roku minister Czarnek, teraz przenoszę się na polski grunt, no i właśnie ten chat GPT, czyli jeszcze pod koniec stycznia 2023 roku minister Czarnek grzmiał: słuchajcie, chat GPT przyspieszy zakaz telefonu w szkołach. Powiedział: pisanie wypracowań z nowoczesnego programu i czatu, który sam to wypracowanie poda, a my nie jesteśmy nawet w stanie sprawdzić, czy jest to plagiat, czy nie. To wszystko jest rodzajem oszustwa. Tak wtedy
Mniej więcej się wyraził. No właśnie, zwrócił uwagę, że sztuczna inteligencja odrabia pracę domową za uczniów. No i ogólnie, że to jest nie do pomyślenia. Znaczy, moja dygresja jest taka, a może uczniowie powinni zacząć pisać te prace domowe, już nie domowe, tylko po prostu prace w szkole. Może należy cały system edukacji no, zmienić, ale już no, nie będę o tym mówił. W każdym razie dostosować go do nowych narzędzi, bo ChatGPT to jest kolejne narzędzie. Owszem, potężne bardzo, ale to jest tylko narzędzie i powinno się, ministerstwo już powinno reagować wcześniej, bo przecież wiedzieli, że takie coś powstaje, nie? Ale jednak wsteczniactwo króluje. Tak jakby właśnie, jak to mówiłem w poprzednim filmiku, ktoś gdzieś na świecie zdecydował, jakie obszary, jakie kraje no, będą, powiedzmy, zapadać się tak technologicznie, a jakie będą dzierżyć w rękach te technologie. No, niestety. Zacytuję jeszcze pana ministra Czarnka. On powiedział jeszcze tak. To jest, uważam, bardzo ważne, to co powiedział. Nowoczesność, cytuję, nie, no to muszę powiedzieć, cytuję. Nowoczesność też ma swoje dobre i złe strony. I my to zauważamy. To nie znaczy, że mamy od nowoczesności stronić i tej nowoczesności w szkołach nie przekazywać. To robimy, powiedział Czarnek. A więc, no przekazują nowoczesność, ale, jak zaraz powiem, pewne rzeczy zostają zakazane. Ciekawa rzecz, jestem w tej chwili na stronie Dziennik Gazeta Prawna. No, i jeżeli są różne, zwróćmy uwagę, bo ja tutaj nie chcę absolutnie atakować Dziennika Gazety Prawnej, wręcz przeciwnie, uważam, że jest to chyba najlepsza gazeta w Polsce, pisząca naprawdę bezstronnie. No chyba może już ostatnie, zwłaszcza o sprawach prawnych i tak dalej, ale jeżeli są różne wiadomości jakieś tam takie, powiedzmy bardziej ogólne, one są za darmo, nie? A tu mam fajny artykuł Sebastiana Stodolaka z wczoraj. Sztuczna inteligencja w jakim stopniu nas zastąpi? No i możemy tylko dosłownie przeczytać kilkanaście wyrazów, bo później, no cóż, pisze, pozostało 98% treści, no i trzeba zapłacić 8,90, tak, za pierwszy miesiąc, żeby móc czytać w pełni. Ja się nie dziwię, bo pewne treści, no rzeczywiście po prostu to jest biznes, tak? To jest biznes. Natomiast tak podświadomie śmieję się w duchu, ponieważ tego typu treści, na przykład na kanałach YouTube, nie tylko ja, ale również ja, mówiłem już praktycznie 1,5 roku temu, albo może koło roku temu, tak? I właściwie w tym artykule ja uważam, tak, że nie ma nic, co by człowieka, który się interesuje, zaskoczyło, nie? Jak to się dzieje, że kiedy coś już się wydarzy, to no, to duże, duże magazyny i tak dalej na tym potrafią zarobić, nie? Ale nie, dobrze, trzeba zarabiać i bardzo fajnie, że w ogóle się pojawiałem nawet w komercyjnej wersji, nie? Ale słuchajcie, jest ciekawa sprawa. Pierwszy kraj w Europie czasowo zakazał używania tego nieszczęsnego czatu GPT. No, pod pozorem przyglądania się gromadzeniu danych przez OpenAI. Dzisiaj dane gromadzi, nie wiem, każdy chyba, co, nie wiem, może jeszcze harcerze nie gromadzą danych osobowych. Natomiast Włochy pod pozorem gromadzenia danych osobowych przez OpenAI no, czasowo zakazały korzystania z aplikacji ChatGPT. Słuchajcie, ja też jestem tutaj od razu ciekawy, w jaki sposób to zakazanie. Czy otoczą się firewallem jak Chiny? Ale są VPN-y, nie? Więc też nie rozumiem. Nie rozumiem. No, straszą tą firmę Microsoft. No bo tak naprawdę Microsoft za tym stoi, chociaż właściwie OpenAI, no że będą kary płacić, ileś tam procent od obrotu i tak dalej, więc może w ten sposób na Włochy nie zostanie puszczony, ale mówię, Włoch może użyć VPN-a i dowolnego. Pokazywałem w odcinku, jak użyć z Protona, bardzo fajne narzędzie,
żeby jeżeli za chwilę w Polsce, tak, zakażą wam, to żebyście mogli sobie nadal korzystać z tego czata. No, ale Włochy idą właśnie w tym kierunku. Jest to Interia Business, artykuł z Interii Business, dział gospodarka. 1 kwiecień i dobra. Wiecie co, to nie jest chyba tutaj prima aprilis. To jest na poważnie. Aplikacja ChatGPT, no, że ma cechować się brakiem jakiejkolwiek podstawy prawnej, która by uzasadniała masowe zbieranie danych i przechowywanie tych danych w celu tak zwanego treningu dla tego chatbota. Ma 20 dni, tak, ten chat, aby na to, firma OpenAI, aby no, jakąś reakcję przedsięwziąć i środki zaradcze, tak? Bo jak nie, to 4%, 4% rocznego światowego obrotu ma zapłacić. No, Włochy tutaj są liderem absolutnym, są pierwszym krajem po prostu zachodnim, tak, Unii Europejskiej, który podjął rzeczywiste działania przeciwko chatbotowi. Jest dostępny, nie jest dostępny w Chinach, w Hongkongu, Iranie, Rosji oraz w niektórych krajach Afryki. No, po prostu tam mieszkańcy nie mogą otworzyć konta, tak? Czyli po prostu no, lokalizacja. A więc być może dobry VPN tutaj poradzi, aby mógł Włoch sobie otworzyć. Tak? Włosi twierdzą, że zagrożenie jest tak potężne dla społeczeństwa, jakiego jeszcze nie grali. Chodzi właśnie szczególnie o ten GPT w wersji 4. To jest ten płatny. To jest ta opcja płatna, to jest GPT w wersji 4, bo ten bezpłatny to jest wersja 3.5, ale tam jest duża, duża różnica bardzo. To jest coś takiego jak mała kropeczka od łebka do szpilki, jeśli chodzi o dane, do całego, powiedzmy, garnka. Tutaj jestem na stronie Telepolis i widzicie, to nie jest prima aprilis. 29 marzec 23, chat GPT zakazany. Będą kary za jego użycie. I tutaj znowu chodzi o... chodzi tym razem, słuchajcie, o Montpellier i zastępy we Francji, i zastępca burmistrza, i tutaj jest śmieszna dla mnie sprawa. Zastępca burmistrza w Montpellier, odpowiedzialny za cyfryzację, powiedział coś takiego, że podjęta niniejszym decyzja stanowi środek ostrożnościowy. Nie wyklucza co prawda jej odwołania, ale dopiero po pewnym czasie. I on powiedział tak, nie możemy zagwarantować, że, to jest cytat, nie możemy zagwarantować, że informacje wymieniane z platformą będą chronione przed ewentualnym naruszeniem bezpieczeństwa, praw lub poufności. Okej. Ale, co podkreślał ten urzędnik, według niego problemem wielkim jest nagle kwestia oceny czasu pracy. Słuchajcie, oceny czasu pracy, kluczowa dla rozliczeń w sektorze publicznym. Czy to rozumiemy? Jak mówi, praca wykonywana dotychczas tygodniami może zostać zrealizowana w ciągu kilkunastu minut, a to w jego opinii grozi licznymi sporami sądowymi, czego miasto nie chce zaryzykować. Słuchajcie, ja to rozumiem tak, bo nie jest to rozwinięte, że po prostu część urzędników, która nad czymś tam siedziała, coś wykonywała, coś, co zajmowało całe tygodnie, to teraz w zderzeniu z czatem GPT jakiś inny urzędnik może zrobić w 15 minut i co? No po prostu przez to pozbawi pracy tamtych urzędników. Tak to rozumiem. Czyli w Montpellier zauważono, że trzeba tak bardzo trzymać się, powiedzmy, no, swoich siedzeń, tak, że trzeba lepiej, łatwiej zakazać. No i właśnie szef Montpellier, burmistrz, zakazuje używania czatu GPT i robi to, powiedzmy, chyba pierwszy na tak szeroką skalę, jeśli chodzi o Francję. No, tam jeszcze Nowy Jork też chyba zakazał, ale w kontekście tylko szkół. Edukacji w Nowym Jorku, tam też poszedł zakaz. A tutaj na szczeblu samorządowym. Samorząd mówi, że w ratuszu, tak? Samorząd w ratuszu
a także inne instytucje publiczne oraz te, które powiedzmy pracują dla nich, czy też podwykonawcy i tak dalej, oni wszyscy nie będą mogli zakaz korzystać z czatu GPT, a miasto przewiduje kary, chociaż nie powiedziano, nie pisze nic, jakie to kary będą, czy kara więzienia, czy kara grzywny, nie wiem, 100 euro, jeżeli grzywny, a jeżeli może milion euro grzywny. No właśnie, szkoda, bo jeżeli się straszy grzywną, no to no i podstawę prawną by należało podać, tak? Dlaczego? Na jakiej podstawie, nie? No i poza tym są jeszcze inne modele sztucznej inteligencji. Nie tylko ChatGPT, nie? Dlaczego faworyzuje w pewnym negatywny sposób ChatGPT, że jego nie wolno używać, a inne modele sztucznej inteligencji, jak ktoś będzie chciał sobie stworzyć sztuczny obrazek, tak, wygenerowany przez sztuczną inteligencję, to już nie będzie, albo piosenkę, albo cokolwiek, wierszyk napisać, albo filmik zrobić, no to już będzie mógł, czy też kara, nie wiem. Bardzo ciekawy jest opór ludzi przed nowymi narzędziami, zamiast podejść do tego, w moim przekonaniu, od drugiej strony, nie? Nauczyć się z tym żyć, przemodelować działanie, swoje działania, prawo i tak dalej. No, tak było w historii wiele już razy. No i gazeta Next, słuchajcie, bo raban jest duży, też pisze, też o tym w opracowaniu Eryka Kielaka, 31 marzec, ChatGPT łamie prawo unijne, już Parlament Europejski tutaj zaczyna się budzić, pierwszy kraj już go zakazał, no i że wkrótce mogą zrobić kolejny. Ja myślę, że po Włoszech będzie chyba to Polska, tak jak właśnie minister Czarnek mówi o edukacji, że tam stop, zakaz totalny telefonów i tak dalej. Wielu ludzi się z nim zgadza, wielu ludzi nie chce tego. To też fakt. Natomiast no, Parlament Europejski rozważa wprowadzenie właśnie w ogóle regulacji chatbotów w Unii Europejskiej. To jest bardzo ciekawe, bardzo niebezpieczne. To jest znowu dla mnie pole takie, że gdzieś w ośrodkach na świecie pewnych będą wyrastały potęgi sztucznej inteligencji, a reszta zostanie zhamowana. Tak jakbyśmy wciskali hamulec albo konie za uzdę i prrr, ty stój, pozwól innym się rozwinąć do takiego stopnia, że później kupisz wszystko, licencje i tak dalej, albo po prostu nic nie kupisz, bo tutaj już nie będzie rozwoju. Tak daleko to pójdzie, kochani. To jest tylko moje zdanie. Tutaj Parlament Europejski mówi, no słuchajcie, ludności unijna, sztuczna inteligencja już taka jest potężna, już tak wymyka się regulacjom prawnym, że po prostu no, wydajemy oświadczenie i wskazujemy, że owszem, AI ma ogromny potencjał do zwiększenia produktywności firm, pracy, innowacji technologicznej, wzrostu tworzenia miejsc pracy, ale jednocześnie jej rozwój może również utorować drogę do masowej inwigilacji i innych szkodliwych skutków dla podstawowych praw i wartości. No i tutaj wzywa się władze Unii, jak i krajów, władze Unii, krajów członkowskich, regulatorów i tak dalej, do przeprowadzenia, słuchajcie, śledztw w sprawie czatu GPT, a więc ChatGPT doczeka się śledztw. Dziennik Politico, tam też włoski, nie? No to już mówiłem o tych Włoszech, no już nie chcę się powtarzać, po prostu czasowo zakazany i koniec, nie budżet. Że łamie RODO, że łamie tam wiele różnych, naraża nieletnich na absolutnie nieodpowiednie odpowiedzi w porównaniu do ich stopnia rozwoju i samoświadomości. Czyli nieletni powinien stopniowo, a nie połykać te wiadomości, a nie na przykład uczyć się coś tam wynajdywać i tak dalej, i tak dalej. No, nie rozumiem tego, bo przecież mamy od tylu lat internet i było ok, tak? Jak sobie nieletni wpisywał różne zapytania i poszukiwał różnych treści, to było ok. Czemu tak bardzo nagle chatbot jest zagrożeniem, nie? Czemu tak bardzo? Zastanówmy się nad tym, to
i dojdziemy do prawdziwych wniosków. Idzie już bardzo grubo z tym czatem. Już niedługo mają być właśnie na wzór unijny, na wzór włoskich te 4-procentowe kara 4% globalnych przychodów dla OpenAI. Komisja Europejska ustalają szczegóły rozwiązań prawnych. No, chcą chronić zwykłych użytkowników. Słuchajcie, nie dziwmy się. To nie jest nowy model. Ochronimy was. Nie bójcie się czata GPT. Nie bójcie się nauczyciele. Nie bójcie się inne grupy zawodowe i tak dalej. Nie bójcie się czata GPT. Nie odbierze wam pracy. Wy będziecie nadal pracować nad uczniami, tak żeby zachować ich stopniowy tam rozwój i tak dalej, tak żeby za dużo nie wiedziały. A robiłem filmik, gdzie mówiłem, takie ośrodki jak tam w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Singapurze i jeszcze tam w kilku miejscach, jak najbardziej. Powiedzieli, zmieniamy prawo, dostosowujemy szkolnictwo do nowego narzędzia, do czata GPT, do innych narzędzi w rodzaju sztucznej inteligencji i tak dalej, ponieważ zmienia się świat. No i mamy dwie drogi. Mamy, czyli Unia ma wypracować jakieś tam ramy. Ja już rozumiem, że setki urzędników w Unii pochyli się nad tym, aby wdrażać te ramy, które mają objąć zabezpieczenia, monitorowanie, mechanizmy nadzoru. Nie wiem, czy jakiś case będzie, jakieś opakowanie plastikowe albo ze szkła pancernego. Tam będzie leżał telefon z włączonym czatem GPT i po odblokowaniu tych pieczęci, zamków szyfrowych, na przykład w szkole nauczyciele otworzą wieko, wydobędą ten czat, ten telefon, no i pokażą uczniom na przykład tam jakieś proste przykłady i co on powie. Tak, a później po 40 minutach zamkną w to wieko i tak dalej. Strażnicy będą w nocy monitorować system alarmowy i tak dalej. No, okej. I idzie jeszcze dalej, bo to jest tak wielkie poruszenie, że nawet taki propagator jak Elon Musk mówi właśnie, że, i to jest 29 marzec, że on i setki badaczy AI wzywają, by zrobić pauzę w rozwoju sztucznej inteligencji. Słuchajcie, tego byśmy się nie spodziewali, tak? Serio? Musk? I to nie jest byle jaki ruch. Setki biznesmenów, mówi się o setkach, inwestorów, ekspertów od sztucznej inteligencji, w tym właśnie ten Elon Musk, wezwało we wspólnym liście do przynajmniej półrocznej przerwy w rozwijaniu systemów AI zdolniejszych od opublikowanego w marcu GPT w wersji 4 i ci sygnatariusze tego listu ostrzegają przed nieprzewidywalnymi skutkami wyścigu o tworzenie coraz potężniejszych modeli językowych. Tak? W liście pisze, że zaawansowana sztuczna inteligencja może stanowić głęboką zmianę w historii życia na Ziemi. Zobaczcie, jak to jest. Zobaczcie, ci, którzy mówiliście, że ChatGPT to Canva, albo że ChatGPT, oj, to nic takiego, on się myli, o to głupota. Zobaczcie, a tutaj teraz co się okazuje, nie? I że do rozwoju tego powinno się podchodzić z ostrożnością. Niestety do tego poziomu planowania i zarządzania nie dochodzi. No bo cóż, nagle mamy do czynienia z niekontrolowanym wyścigiem. I słuchajcie, ja wam już powiem, bo tutaj w tym liście nawołuję się, ale tylko dlatego w moim głębokim przekonaniu, ponieważ z różnych innych dodatkowych treści wiem, że to jest tylko nawołanie, tylko żeby zamydlić oczy społeczeństwom, tym stagnacyjnym, które chcą, nie, chcemy jak dawniej i tak dalej, nie? Zamknąć to? No to taki list, ale po cichu po prostu te prace prą do przodu niesamowicie. My śpimy, jemy, pracujemy gdzieś tam w swoich pracach, a ChatGPT połyka kolejne, całe gigantyczne obszary wiadomości. No i te pineski, tak? Te znaczniki, połączenia i tak dalej, i tak dalej.
są generowane, tak? Dla wersji powiedzmy 4.1, 4.5 i tak dalej. Mówi się, że AI w tym liście, jeszcze się cofnę, no nawet o właśnie zastąpieniem ludzi przez maszyny i utratą kontroli nad cywilizacją. Tak, ale to jest właśnie utrata pracy przez całe rzesze ludzi. Całe rzesze ludzi. A, przepraszam, inaczej powinienem powiedzieć, całe rzesze ludzi będą mieć wolne. Będą mieć wolne. No i właśnie w tym liście podkreślają, że ta przerwa 6-miesięczna jest bardzo potrzebna, ponieważ ma dać rządom, wielu rządom, no, czas na regulacje i nadzór nad tymi nowymi modelami. A więc te regulacje będą. Myślę, że ten list został wymuszony właśnie przez Unię Europejską i przez jeszcze inne kraje. Hej, hej, zatrzymajcie konie, my zrobimy regulacje. Nie? Ale w innych krajach, tak jak mówię, w innych obszarach, no, nie będzie tych regulacji. Tak ta sprawa wygląda. Doszliśmy, powtarzam, dla mnie, to już tak na zakończenie, do takiego punktu rozwoju technologii, że ona praktycznie dla całych milionów ludzi będzie jak czarna magia. Będzie jak czarna magia. Opatentowana, opieczętowana prawnie, także jeżeli nawet pojawią się jakieś małe startupy, to tak jak teraz się dzieje, tak samo. Będą połykane, przejmowane przez tych dużych i w ten oto sposób korporacje, jak w wielu filmach do niedawna uważanych jako science fiction, tak będą, tak będzie wyglądał ten świat. Nie? Ludzie, ale tylko niektóre obszary, jak w Egipcie mnisi, kapłani mieli dostęp do wiedzy. Na razie to wszystko. Cześć.